Witajcie na kalaja.pl. Dzisiaj będziemy rozmawiać o peelingu ze słodkich migdałów. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Peeling ze słodkich migdałów jest produktem, który często mylicie z mielonymi migdałami dostępnymi w sklepie spożywczym. Otóż różnica między nimi jest znaczna. Nasz peeling został pocięty w taki sposób, żeby zachował odpowiednią grubość i właściwości ścierne, żeby te drobinki miały odpowiedni kształt. Natomiast migdały mielone, takie dostępne w sklepach, są najczęściej właśnie mielone albo miażdżone w tym procesie produkcyjnym. Ponadto z tych spożywczych migdałów odciska się olej ze słodkich migdałów i one są jakby bardziej suche w dotyku. Ten peeling został tak zachowany, że wystarczy, jak nawet zobaczycie, wystarczy to ścisnąć i od razu palce robią się odrobinę wilgotne, dlatego że w nich ten olej ze słodkich migdałów nadal jest. Podczas użytkowania tego peelingu właśnie zawarty w nim olej ze słodkich migdałów pozostawia na skórze taki delikatny film ochronny, dzięki czemu po zastosowaniu peelingu nawet możecie zrezygnować z aplikacji kremu nawilżającego, bo skóra jest bardzo, bardzo nawilżona i wygładzona. Możecie stosować go albo samodzielnie, albo dowolnie mieszać z innymi naturalnymi peelingami. On się doskonale nadaje do pielęgnacji twarzy, do właśnie złuszczania naskórka na twarzy, ale też możecie używać go do ciała. Jest na tyle delikatny, że mogą po niego sięgać nawet osoby, które mają cerę bardzo suchą, delikatną, wrażliwą. Pięknie wygładza i bardzo ładnie odżywia cerę. Możecie go używać albo jako peelingu, albo możecie zrobić sobie z niego na przykład pastę do mycia twarzy. I to już wszystko na dzisiaj. Jeżeli film okazał się dla Was przydatny, to koniecznie zostawcie nam kciuka w górę. Teraz już mam nadzieję, że wiecie, jaka jest różnica między naszym peelingiem ze słodkich migdałów, a takimi mielonymi migdałami dostępnymi gdzieś w sklepach spożywczych. Oczywiście mam też nadzieję, że zobaczymy się przy okazji następnego nagrania. Pozdrawiam!